Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z Minecraft Dungeons na naszym kanale. Moi drodzy, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i tak, kolejny odcineczek, słuchajcie, ogólnie gdzieś tam w tle możecie słyszeć jakieś różne hałasy, ponieważ dzisiaj są takie warunki do nagrywania nie za ciekawe, jeśli chodzi o mnie, także mam nadzieję, że gdzieś tam w tle żadnych hałasów nie będzie, nie będziecie musieli nic słuchać. No i co, lecimy z kolejnym odcinkiem. Ogólnie wiem, że tej gierki dawno na kanale nie było. Będziecie mogli oczywiście obejrzeć poprzednie odcinki z tej gierki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to w tym momencie przed obejrzeniem tego odcinka możecie to zrobić. Będziecie mieli oczywiście linki do reszty odcinków w opisie. Także co, lecimy z kolejną misją. Słuchajcie, w ogóle tak widzę, że jest tu strasznie dużo wykrzykników. Z tego co wiem, bo tu są jakieś różne informacje. No spoko, spoko. No więc tak, z tego co pamiętam, to zostało nam już niewiele tej gry, także myślę, że niedługo będziemy kończyć, a w ogóle to teraz tak się zorientowałem, że jest wiejski kupiec, to bo ogólnie jest dużo aktualizacji było do ostatniego momentu, nawet nie wiem, czy był ten wiejski kupiec, w każdym razie nie było na pewno tego pakowacza prezentów. To jest coś ciekawego, także zaskoczyli mnie tutaj, nie powiem, że nie. I tego też tutaj chyba nie było, jest naprawdę dużo nowych rzeczy z tego co widzę. Ten odcinek będzie troszkę chaotyczny, ponieważ warunki u mnie w domu w tym momencie są nieciekawe. I gdzieś tam w tle możecie, tak jak mówię, słyszeć hałasy, ale postaram się to jakoś zniwelować. Dobra, także słuchajcie, sala wyniosłego bloku, najprawdopodobniej przedostatnia misja przed naszym bossem, myślę, że możemy rozpocząć. Tylko teraz jaki tutaj wziąć poziom trudności, słuchajcie. Dobra, weźmiemy tą czwóreczkę, nie będziemy tutaj kombinować, nie będziemy szaleć. Ej, powiem wam, że ta misja, tak, to już jest z tego co widzę przedostatnia misja, tutaj chyba jest w ogóle ten boss cały, tutaj ten pomnik. Te misje są naprawdę ciekawe i te mapy, które tutaj są, są naprawdę mega fajne. Także tak jak zawsze na wstępie daję wam przeczytać, co tutaj jest. I może być naprawdę ciekawie. Arcyzłosadnik, właśnie, to jest chyba ten cały boss tutaj właśnie w uniwersum tej gierki. Także mam nadzieję, że uda się nam go pokonać. I teraz właśnie pytanie, czy to będzie już tu, czy to będzie w kolejnej misji. Okej, także słuchajcie, co, zaczynamy misję. W ogóle tutaj dawno mojego ekwipunku nie widzieliście, także to jest cały mój ekwipunek. Możemy sobie zbroję w sumie zmienić, albo nie, ta zbroja jest lepsza, ale gdzieś miałem fajne artefakty, których moglibyśmy użyć. To, o to mnie ciekawi ten artefakt, to jest też nowy artefakt, ja bym sobie zamiast tego użył. No i zobaczymy, okej, także co, lecimy. Mamy tutaj nasze artefakty nowe, których zaraz będziemy używać. Ogólnie mapa na samym początku wygląda już spoczko. Na samym początku oczywiście będzie jakaś bitka. Dawno tej gierki nie odpalałem, także ja zapomniałem w ogóle, jak się w tą gierkę gra, to jest naprawdę ciekawe. Wow, czy on dostał jakiegoś heala? Mam słabą broń trochę z tego co widzę, ona jest za wolna. Coś mocniejszego, jakaś mocniejsza broń by się nam mimo wszystko przydała. Okej, także wybijamy tutaj wszystkie potwory. I powiem wam, że naprawdę, jeśli chodzi o moją broń, może ja będę korzystał tutaj z procy. Bo jeśli chodzi o moją broń, to jest naprawdę słabo. Okej, także mamy jabłuszko, ale już mam bardzo mało życia niestety. I oni w ogóle tutaj też strzelają z proc i to jeszcze jakiś zatrutych strzał, także słabo. Ogólnie mapka tutaj i tak mamy na razie jeden kierunek misji. Nigdzie indziej nie mogę iść w innym kierunku, także musimy iść tutaj tak czy inaczej. Zabijając wszystkie potwory. Powiem wam, że spodobała mi się ta gierka, naprawdę jest spoko i na pewno tak jak mówiłem od samego początku będziemy ogrywali DLC. Ogólnie już są chyba dwa DLC, ja wiem, że już na YouTubie te DLC wszystkie są. Ale no niestety ja tak się ślimaczę i tak wolno te odcinki nagrywam, że niestety u mnie na kanale zobaczycie je dopiero za jakiś czas, ale na pewno się pojawią. Ale jeśli lubicie mnie oglądać i mnie słuchać, no to myślę, że tak czy inaczej te odcinki obejrzycie, nawet jeśli widzieliście je u kogoś innego. Wow, ile tych szmaragdów w ogóle się posypało. Kolejne szmaragdy, zbieramy wszystko, no i lecimy dalej. I tak jak mówię, słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę, o, są tutaj, wow, tych duchów to ja nie lubię. Zostawiajcie te łapki w górę, bo to jest naprawdę bardzo ważne.
raz, że to bardzo motywuje, dwa, że to lepiej wygląda pod filmikiem, a trzy, że nie wiem, czy to jest akurat prawda, że niby to jest lepsze dla zasięgów i że wtedy ten filmik jest bardziej widziany przez inne osoby i że to się jakby w taki sposób promuje, ale nie wiem, czy to jest prawda. W każdym razie fajnie, jakbyście tą łapkę w górę zostawili. No i mam, wow, zobaczcie jaki rycerz, nie, masakra. Także mówię, mam, on w ogóle jeszcze jakiegoś boosta dostaje. Mam nadzieję, że gdzieś tam w tle nie słyszycie tych hałasów i że to jakoś będzie w miarę dobrze tutaj wyglądało na odcinku. Dobra, o czym ja mówiłem, bo już zapomniałem, słuchajcie. Nie pamiętam, jak sobie przypomnę, to wam powiem. Mam czasami takie dziury w głowie, że to jest masakra. Czasami bym chciał po prostu wam za dużo rzeczy naraz powiedzieć. Troszkę się boję tej misji, bo boję się, że tu będzie boss, a ja mam troszkę za słabe itemki. Aha, dobra, przypomniałem sobie, o czym wam miałem powiedzieć. Widzicie, w ogóle nie mam już strzał, to trochę słabo. Miałem wam powiedzieć o tym, że dzisiaj mamy sobotę, jak widzicie ten odcinek, a w środę wlatuje kolejny odcinek z Minecrafta, normalnego Minecrafta, z nowej serii, a właściwie kontynuacji serii z naszego B-Worlda, także słuchajcie, będzie się działo, bo B-World się na kanale pojawi z tym, że to będzie już nowy sezon i w ogóle pomysł, który mamy na sezon, jeśli gdzieś to tam już na poprzednich filmach mówiłem, ale jeśli ktoś jeszcze tego nie słyszał, to powiem to jeszcze raz. Pomysł na sezon jest naprawdę genialny. Na razie nie zdradzam, co to będzie, mogę powiedzieć tylko, że będzie to kosmos, nie? Dosłownie kosmos. Tutaj coś dostaliśmy. Cienista forma, okej. One mnie teraz nie widzą, także możemy sobie przebiec, ale i tak będę najprawdopodobniej się zaraz z nimi bił. Czy coś tutaj jest w ogóle? Nie ma nic. Okej, cienistej formy już nie mam, także uciekam stąd. Dobra, daruję sobie te potwory, nie będę ich zabijał. Co prawda jakieś itemsy by mogły z nich wylecieć, ale sobie dam spokój. I tak nie wiem, czy nie będę musiał ich zabić, ponieważ potrzebujemy klucza, a klucz pewnie dopiero nam się... A nie, jest klucz, dobra, klucz jest z tej strony. Okej, wybijamy tutaj wszystko, jak już wybijać to wybijać, bo widzę, że tutaj się inaczej nie da tak naprawdę. Zbieramy dusze oczywiście, aby używać naszych artefaktów, których ja nie używam, zapomniałem o tych artefaktach, widzicie. Mamy artefakty, co jest pod jedynką? Co to robi w ogóle? Zaraz przeczytamy. Co tu jakiś totem się tutaj postawił? Wow, o, wow, to jest pod dwójki, ale ciekawi mnie, co jest pod jedynką. Okej, także nasze artefakty to duchowy uzdrowiciel, czytałem ostatnio, ale już nie pamiętam. Leczy pobliskiego sojusznika o najniższym poziomie zdrowia, w tym ciebie. Czyli to jest nam niepotrzebne tak naprawdę, bo my sojuszników tutaj nie mamy. Czyli tego nie będziemy używali, ale mamy to. Koczan udręki, daje ci powolne strzały, które odpychają moby i przechodzą przez ściany. Dobra, to wiem co to jest, ale to. Totem wytwarzający wokół siebie kolistą aurę, która leczy ciebie i twoich sojuszników. To też mi się nie przyda. Powiem wam, że słabe te artefakty są. Wydaje mi się, że to i to było najlepsze. Chociaż ewentualnie to możemy dać. I tak bym zrobił. O, to jest chyba dobra opcja. Dobra, okej, także zobaczcie, co to jest. Możemy tego użyć. Jakaś maczuga. Wow, coś mnie bije, oczywiście. To jest pewnie krótki, to ma bardzo krótki zasięg. No właśnie, trzeba się naganiać. Ale większe obrażenia za to są. Dobra, na razie będziemy tego używać, bo są dużo większe obrażenia. Także myślę, że jest spoko. Jabłuszko, zbieramy oczywiście duszę. I wybijamy wszystkie potwory, które tutaj są. To jest naprawdę mega spoko. Aha, musimy znaleźć klucz. Okej, także tak czy inaczej muszę to wszystko przejrzeć i znaleźć klucz. A klucz pewnie jest gdzieś schowany, albo w najmniej spodziewanym miejscu będzie. Zobaczcie, wchodzi się do studni. No dobra, dobra, dobre wejście. I gdzieś tutaj pewnie będzie klucz. Przywoływacz, którego musimy załatwić. Ale on ma dużo życia, albo ja po prostu tak mało biję z tego artefaktu. Dobra, tutaj ze świnki oczywiście nam coś wyleci fajnego. Rzucamy TNT, żeby dobić przywoływacza. Oczywiście musiał przeżyć, bo jak żeby inaczej. Strasznie dużo życia ma ten przywoływacz, masakra. Dobra, ogólnie, o, znowu to dostaliśmy. Teraz nagle wszędzie wylatuje z każdego możliwego potwora ta broń. Dobra, czekajcie, tu było to lepsze. O, 24, to jest nawet mocniejsze. Okej, także mamy 24 obrażenia teraz w tej broni. I gdzie my mamy iść? Oto jest pytanie. W ogóle nie wiem, czy ja tutaj znajdę gdzieś ten klucz, czy tego klucza tu nie znajdę. Mogę tu wejść? Mogę. Okej, powiem wam, że ciekawie. Ło! No to nieźle. To nieźle. Co to w ogóle są za potwory? Zobaczcie, zdobyto poziom. Nice, ale zaraz padnę. Dobra, jeszcze żyję.
Co to za potwory? To jacyś kucharze są w ogóle, zobaczcie. Nosacze kucharze. Tak, to są nosacze kucharze, no spoko. Okej, także musimy zniszczyć stoły. Dobra, stoły bufetowe zostały zniszczone, idziemy dalej. Wow, powiem wam, że naprawdę spoko, nie? Tam na początku się zapowiadało, że po prostu będziemy musieli znaleźć klucz i wejść, otworzyć bramę, a wyszło tak, że wchodzimy gdzieś po podziemiach jakieś. Kolejne stoły do zniszczenia. Stoły bufetowe, które trzeba zniszczyć. Dobra, mamy poniszczone stoły wszystkie, czy jakiś nowy cel. Zniszcz stoły bufetowe, dalej, gdzieś tutaj dalej są stoły bufetowe u góry. Dobra, mamy jakieś jedzonko, mamy tutaj kolejne potwory, a gdzie są stoły? Tutaj są stoły, raz, dwa, trzy i cztery, okej, cztery stoły zostały zniszczone. No i mamy kolejny nowy cel, cały czas idziemy prosto. I czy my gdzieś tutaj dojdziemy w konkretne miejsce, czy po prostu znajdziemy klucz, z którym będziemy musieli później wrócić? Mam nadzieję, że nie, bo to by było mega słabe. Dobra, są kolejne potwory, zrobimy tak. Te w ogóle mają na sobie dużo zaklęć jakichś tutaj i buffów. Także no masakra, wow, 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 bo padnę. Dobra, mamy jakiś topór, ale on jest z tego co widzę słabszy, także niestety. Cel misji jest gdzieś w tym miejscu, także jesteśmy, jest jakaś podejrzana. Ale ja jestem głupi. No nie, jest jakaś podejrzana skrzynka na środku. Z dobrym łukiem. Ten łuk bym, o, to nie jest zła pułapka. To nie jest zła pułapka, i co, mam z nimi walczyć? No padnę, ja padnę. Ja umrę chyba. Przecież ich jest tutaj za dużo. Mogę wskoczyć z powrotem? He, halo, co to miało być? Liczba pozostałych żyć, dwa życia mi tylko zostały, no nie. Dobra, nie będziemy ich wybijać, bo szkoda czasu. Po prostu idę dalej. O, dobra, słuchajcie, dotarliśmy do bossa. Zmierz się z arcyzłosadnikiem. No i niestety już nie mogę cofnąć, nie ma odwrotu. Także muszę się podjąć walki i już, aha, to już jest walka, czy jeszcze nie? Jeszcze chyba nie, dobra. Nowe wyda... O nie, serio. O nie, powiem wam, że to będzie ciężkie, to będzie mega ciężkie. Bang. To będzie mega ciężkie. Oj, serio to będzie ciężkie. Mogę to przegrać nawet. Healuj się. Nie mam dusz. No czemu on mi nie chce cofnąć? A gdzie jest ten ziomek w ogóle? No jedzonko. Okej, życie, trzeba się uleczyć. Kolejna fala. Tak nie może być. O, jeszcze te małe biegną. Tu dlatego mówię, strzały ogólnie, jeśli chodzi o łuk, to w tej grze się mega przydaje, bo bez łuku jest ciężko. Okej, strzały, bierę, potrzebuję, bierę. Dobra, tego możemy trochę pocisnąć, trzeba wycofać. Okej, dobra. Ła, nie miałem tego TNT rzucać. Ja to z tym TNT to mam jakąś masakrę, nie? O nie, kolejna fala. Ja bym chciał się z bossem bić, a nie z wami. Dobra, zrobimy tak. O nie, nie mam. Oj, chyba umrę. Dobra, dobrze, HP mam. Okej. Jedzonko. Kolejne strzały. O nie, i znowu rycerze. Ilu tych rycerzy tutaj będzie? Ci rycerze to jest jakaś masakra, naprawdę, nie. To nie jest dobre. O, jeszcze tu jakiś szybszy ziomek. Dobrze, tyle, że ci rycerze są wolni. Ale ty... No nie, padnę. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Trzeba ich unikać i tylko strzelać. O nie, jeszcze magowie. Dobra. Może być ciężko, słuchajcie. Dobra, mam regenerację. Także tutaj HP. W tą stronę nie idę. W ogóle one są takie... Oj, zblokowali mnie. Łaj, zblokowali mnie, dobra, jakoś jest, okej. Nie mam strzału, no to super. Jak ja mam z bliska się z nimi bić. Dobra, troszkę ich ogłuszyliśmy. Ale umrę chyba. Jeszcze gościu. O, jabłko. Totem. Lecz mnie. Dobra, trochę się wyleczyłem. Gdzieś tutaj była jakaś miksturka. Cienista forma, dobra, przez chwilę jestem niewidzialny, mogę podejść do totemu i się uleczyć. O nie, już nie? No spoko. To jest naprawdę ciężka misja, słuchajcie. Ale dobra, zaraz będę miał miksturkę zdrowia, będę mógł się zregenerować, HP. Dobra, także literka E. Okej, regeneracja i lecimy. Lecimy! Dobra. Jakoś to się nam na razie udaje.
Mam nadzieję, że już większej fali nie będzie. Tu w ogóle się cały czas leczą, zobaczcie. Ci magowie ich cały czas leczą. Fajnie by było, jakbyście dali mi chwilę na zmianę tutaj mojego ekwipunku. Dobra, dziękuję bardzo. Ten totem jest naprawdę przydatny, bo dużo HP dodaje. O, nawet spoko proca. Kusza. Dobra, trzeba powybijać te duchy. Najlepiej za pomocą naszej tutaj kuszy. Okej, jest kolejny mag. Najgorsze, co może być. Dobra. Czy to wszystko? Czy macie coś dla mnie jeszcze? Tu jeszcze jakiś ziomek został, okej. Goń arcyz... Co? To on uciekł gdzieś? Serio? No nie mówcie, że on sobie uciekł po prostu. Tak jak mówiłem, tak jak myślałem. Misję mamy wykonaną, natomiast to jeszcze nie była ostatnia misja. Tego ziomka będziemy pewnie zabijać w kolejnej misji. Także jeszcze będziecie musieli poczekać na finał. To jeszcze finał nie był. No ale myślę, że finał będzie mega ciężki, bo to było już mega ciężkie, więc przy finale będzie jeszcze gorzej. Dobra, otwieram oczywiście na końcu skrzyneczkę, bo jak żeby inaczej. Chociaż niech coś fajnego wydropi z tej skrzyneczki. Czy to lekkie piórko? No dobra, może być. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. No i co, zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Trzymajcie się, hej!